No, oprzyj się o mnie. No. Mark, no już. Co się z tobą dzieje? Po raz pierwszy się tak zachowujesz. A skąd masz taki garnitur? A co, nieładny? Wypożyczyłem. Dobrze. Tylko uważaj na te metki, dobrze? Bo po skończonej imprezie musimy to wszystko oddać do sklepu. Wszyscy już tam są. Nie chcę się spóźnić. No nie do wiary. Co? Mark Nelson. O, ho, 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 ho! Patrzcie wszyscy! To Mark! Mark! Stary, spójrz tylko! Co tutaj masz? Hej, Colin! Pamiętasz, jak zamknęliśmy Marka w damskiej szatni? To było dobre. Totalnie zabawne, tak. O, co jest, stary? Strasznie się pocisz. O, Brenda, pamiętasz ten okropny sweterek, który nosił Mark? Wreszcie go zmieniłeś. Teraz mamy stylistę. Stylistę? To czym się teraz zajmujesz? Zainwestowałem w nieruchomości i zawarłem kilka umów, więc tak. Kupiliśmy właśnie czwarty czy piąty dom. Wiecie, kto by to liczył. I wóz, który pasuje do garniaka, wiecie. Tak. Mam jeszcze jacht. Tak. Nosi imię po mojej żonie, Brittany. Wow, Brittany! Masz ładny zegarek. Mogę spojrzeć? Mhm. Wow. Tak, zapomniałem oderwać metkę. Jest nowy. Kupiłem go, ponieważ... Kochanie, chodźmy. Ja muszę ci o czymś powiedzieć. Jasne. Hej, jak zamierzasz teraz oddać ten zegarek? Nie wiem, ale coś wymyślimy. Przecież można przywiązać metkę. Nie, nie, nie. Musimy iść. Powiedz im, że masz ważne spotkanie. Nie! Nie, nigdzie nie idziemy. Chcę zostać. Żartujesz sobie? Ani trochę. Słuchaj, ty tego nie zrozumiesz. Ci goście nabijali się ze mnie przez całą szkołę. Wszyscy byli pewni, że zostanę nikim. Kochanie, jesteś weterynarzem. Odniosłeś sukces, ponieważ robisz to, co kochasz. Przestań. Widziałaś ich miny, gdy opowiadałem im, co robię? Zaczęli mnie szanować. Nareszcie, rozumiesz? To moja noc. Moja i chcę się dziś bawić do końca. Abyś tylko pod koniec tej nocy nie musiał do wszystkiego się przyznać. Nie chcę się teraz nad tym zastanawiać. Wyluzuj, proszę. Wyluzuj. Nie chcesz. Nie. Dzisiaj my stawiamy! To było strasznie zabawne. W szkole był ubaw, tak? Tak, tak. Hej! O, hej. A tak, przy okazji, kochanie, to mój kumpel Colin. Moja żona. Colin. Przyjaciel z dzieciństwa? Tak jakby kumpel z klasy tego bogacza. O, bogacza. Tak, i nie bierz tego do siebie, ale wciąż nie wierzę, że jesteś milionerem. Serio. O! Odkąd pamiętam, ciągle tylko zbierałeś słabe, bezdomne zwierzęta i zajmowałeś się nimi. O, serio? Tak. Zdarzyło się raz czy dwa, tak. Stary, to była twoja pasja. Czyżby przegrała z biznesem? No wiesz, wciąż pracuję ze zwierzętami. My budujemy schroniska w różnych miejscach świata. Udzielamy się charytatywnie. To nic takiego. Mark, cieszę się twoim szczęściem. Tak. A ja mam właśnie kiepską passę. Ale to w porządku. Co się stało? Nic takiego. Mam trudną sytuację, bo popadłem w długi, ale dam sobie radę, więc nie chcę was tym zadręczać. Czekaj, Mark przecież mógłby ci pomóc. Nie, czuję się dość nieswojo, jest w porządku. Ile? O, rety. 20 patyków. Mark pomoże bez problemu. Dla nas to wcale nie jest duża suma, prawda, kotku? Musiałbym to sprawdzić. Mam kilka inwestycji, ale... Kochanie, mamy przecież oszczędności. Nie pomożesz kumplowi? Tak, jasne. Przed końcem spotkania wypiszę ci czek. Nie wiem, co powiedzieć. Rety, jesteście tacy hojni. Marki, chodź, przytulę cię. Jasne, tak. Jesteś taki najlepszy.
Jesteś po prostu najlepszy. Britney, i ty również. To pójdę już i zamówię sobie koktajl. Nie będę wam już przeszkadzał, dzięki. Jesteście najlepsi. Żaden problem. O, bardzo przepraszam. Kochanie, co ty wyprawiasz? Czemu mi to robisz? Chciałeś, żebym w to z tobą grała. Bycie milionerem nie jest łatwe. Proszę pamiętać, że za kwadrans zamykamy. Naprawdę? Ach, rety. Nareszcie. Chwila, moment. Kochani, słuchajcie. Wpadłem na genialny pomysł. Nasz Marki Mark mówił, że ma własny jacht, tak? Tak, mamy jacht. Więc może przeniesiemy tam naszą imprezkę, a? Co? Co? Tak, to wspaniały pomysł. Jacht? Nie. Wybaczcie, ale zacumowałem go dość daleko, bo aż w klubie żeglarskim. Czeka go teraz konserwacja przed zimą, więc... No weź, jesteśmy kumplami. Tak. Mam rację? Tak. Gdyby ktoś powiedział mi 15 lat temu, że będę pływał jachtem Marka Nelsona, to wyśmiałbym go. A teraz? No weź, Mark! Naprawdę... Mark! Kiedy indziej, dobrze? Innym razem, obiecuję. O, Mark, nie! Chodź, wszyscy razem! Jacht! 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 Tylko muszę wykonać kilka telefonów, dobrze? No jasne. Hej, co ty wyprawiasz? Skąd weźmiesz pieniądze, żeby wynająć jacht? Kochanie, zagalopowałeś się. To wcale nie jest aż takie drogie. Słuchaj, podjąłeś tę decyzję pod wpływem chwili i nie do końca ogarniasz, co się dzieje, ale proszę, zatrzymaj się, albo wyjdę. Po co ta panika? Przecież od dawna chciałaś popływać jachtem. Spójrz na to z tej strony, dobrze? Jak mogę spojrzeć inaczej na to, że cały dzisiejszy wieczór jest jednym wielkim kłamstwem? Chcesz, żeby szanowano ciebie takim, jakim jesteś, czy jakąś wymyśloną wersję ciebie? Wychodzę. Z tobą czy bez ciebie? Dobrze, wstydzę się swojego życia, wiesz? To właśnie chciałaś usłyszeć? Wstydzę się go i żałuję, że muszę kłamać, ale tak już jest. Dlatego proszę, daj mi telefon. Nie zasłużyłam na to. I mam dosyć. Brytni, wracaj, proszę. Kochani, jacht jest gotowy. Możemy jechać. Wybacz, proszę. Kochanie, co tu się dzieje? Ja nic nie rozumiem. A jak inaczej chcieliście dostać się na jacht? Dalej! Już. I'm coming up, so you better get this party started. Dalej, pośpieszcie się, no. Pokochałam cię za to. Wierz mi lub nie, ale masz dobrą i ważną pracę, w której ratujesz życie zwierzętom i jestem z ciebie dumna. Ale skoro tak bardzo zależy ci na uznaniu tych ludzi, to wesprę cię. Tylko pamiętaj, że kocham cię za coś innego. I nie przez jedną noc, ale przez całe życie. No dalej, jedziemy! Tak, więc proponuję, żebyśmy zmienili trochę trasę, dobrze?
chcę dodać jeden przystanek. Gdzie jesteśmy? To chyba nie jest klub żeglarski. Kochani, chciałbym wam coś wyznać. Otóż... to jest moja klinika weterynaryjna. To tu tak naprawdę pracuję. Wynajmuję ten lokal. I ja i Brytni wiedziemy dosyć prosty i spokojny żywot. Pewnie wiodłoby nam się lepiej, ale spędzam sporo czasu na darmowych operacjach i jestem zaangażowany w pomoc schronisku. Colin, przykro mi, ale nie będę w stanie pożyczyć ci forsy. Oczywiście nie mam jachtu, ja... przepraszam, że tak was oszukałem i jest mi wstyd. Ja tylko bardzo chciałem zrobić na was jak najlepsze wrażenie. Dlatego stworzyłem ten obraz wspaniałego życia. Ale... zdałem sobie sprawę, że mam wspaniałe życie. Mam pracę, którą kocham. A moja żona jest tą niesamowitą, mądrą i dobrą kobietą, która jest przy mnie na dobre i na złe. Bardzo cię kocham, Brytni. Jesteś najlepszym, co mnie spotkało w życiu. Więc jak widzicie, nadal jestem... przegranym Markiem. I możecie już zacząć się ze mnie nabijać. Tak. Wiedziałem! Urodziłeś się weterynarzem, Marku Nelsonie. Tak. Marki Mark. To było niezłe wyznanie. Oczywiście szkoda, że nie popływamy sobie jachtem, ale... życie nikogo z nas nie jest idealne. Więc... takie jest życie, stary. Mark, słuchaj. W takim razie może pogadamy o tym później. Woohoo!